Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, Olimpia Górska. Bardzo mi miło zaprosić Państwa do udziału w konferencji Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw drogą do wolontariatu. Organizowana jest przez Krakowskie Kuratorium Oświaty we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Dlatego w imieniu organizatorów poproszę uprzejmie o otwarcie konferencji przez Panią Barbarę Nowak, małopolską kurator oświaty. Księże arcybiskupie, serdecznie dziękuję za przybycie na naszą konferencję. Znajdując się w tym miejscu, gdzie tak żywa jest obecność Jana Pawła II, no powinniśmy się bardziej pochylać nad myślami Jana Pawła II, który wzywał nas do życia, do wartości, bo to jest naprawdę najważniejsze. Ale myślę, że bardziej predestynowaną osobą do takich informacji jest ksiądz arcybiskup. Jeżeli mogę prosić, to proszę uprzejmie o zabranie głosu księdza arcybiskupa. Szanowna pani kurator, szanowni państwo, patrzę na to motto, które jest cytat z Jana Pawła II, w którym rozbrzmiewają dwa takie bardzo ważne elementy jemu bliskie, w jakiejś mierze przez niego także tworzone. Najpierw to, żeby bardziej być niż mieć. Rozróżnienie, które myśl europejska zawdzięcza wybitnemu myślicielowi francuskiemu, zmarłemu w roku 1973, Gabrielowi Marcelowi. On opublikował też taką książkę Être avoir, być i mieć, w latach 30. ubiegłego wieku, i tam dał właśnie wykład, co znaczy być przede wszystkim, być wcielonym, a niekoniecznie swoją wielkość mierzyć stanem posiadania, stanem rzeczy, które wchodzą w zakres tego, co się posiada, co się ma. Ta myśl była bardzo bliska Karolowi Wojtyle, kardynałowi, myślicielowi, później papieżowi. I tu jest właśnie ta druga rzecz, którą chciałbym podkreślić, która jest jego bardzo oryginalnym wkładem do myślenia europejskiego. Mianowicie to, że osoba się staje. Staje poprzez czyn. Każdy czyn, który spełnia osoba, sprawia, że ta osoba jakby dopełnia się. Ale tutaj jedno bardzo ważne zastrzeżenie Karola Wojtyły z jego książki Osoba i czyn, że człowiek jako osoba spełnia się wtedy, kiedy ten czyn jest moralnie dobry. Natomiast jeśli jest to czyn moralnie zły, to trudno mówić o spełnieniu, raczej o niespełnieniu się osoby. Więc być bardziej człowiekiem, stawać się jako człowiek, jako osoba, zakłada to, żeby on, człowiek jako osoba, pełnił czyny moralnie dobre. I tutaj wchodzimy w zakres moralności, etyki, wartości i sumienia. Jeszcze jeden myśliciel, którego chciałbym tutaj przywołać, też bliski Karolowi Wojtyle, mianowicie Max Scheler. To też myśliciel pierwszej połowy XX wieku i jego hierarchia wartości. Najniżej stawiał tak zwane wartości hedonistyczne związane z przyjemnością, która jest teraz, w tym momencie, bo przyjemność to jest właśnie coś, co przeżywamy w teraźniejszości. Wyżej trzeba postawić wartości związane z życiem, po to, żeby żyć, żeby przeżyć. Niekiedy nam trzeba umieć zrezygnować z tego, co jest przyjemne. Ale przecież świat przyjemności i świat życia biologicznego to mniej lub bardziej świat tylko zwierząt. Tymczasem człowiek jest istotą nie tylko animal biologiczną, ale duchową i dlatego żyje wartościami wyższymi, które według Scheilera nazwać by trzeba wartościami idealnymi, tam gdzie wchodzi w grę dobro, prawda, piękno, dla których człowiek jest gotów nieraz poświęcić swoje życie, a na pewno z bardzo wielu rzeczy zrezygnować, by żyć prawdą, by umieć zauroczyć się pięknem, by czynić dobro. I nadto jeszcze jedna, ta najważniejsza wartość.
wartość religijna, związana zwłaszcza z chrześcijaństwem. I tutaj wraca raz jeszcze jedna myśl już Jana Pawła II, bardzo mu droga od samego początku, głoszona, w początku jego pontyfikatu, głoszona na wszystkich areopagach świata, że człowiek nie jest w stanie rozpoznać się, zrozumieć swego losu i przeznaczenia bez Jezusa Chrystusa. To jest pewien bardzo określony świat wartości, dzięki któremu człowiek może właśnie się spełniać i doprowadzać do pełni. Ale żeby tak było, wiąże się z tym bardzo trudny, niełatwy, ale też wspaniały proces wychowywania, nakierowany zwłaszcza na sumienie poszczególnego człowieka, by umiał najpierw wiedzieć dokładnie, co jest dobre i co jest złe, a potem, żeby mieć w sobie siły, aby za tym dobrem iść i odrzucać jednoznacznie to, co jest złe, co jest niedobre. Kreśląc właśnie te myśli, do których mnie przed chwilą zaprosiła pani kurator, życzę organizatorom i uczestnikom dzisiejszej konferencji, aby ich namysł nad wychowaniem, i to jeszcze bardzo jasno określonym wychowaniem do wolontariatu, był bardzo owocny. Owocny dla państwa, by zrozumieć skalę wyzwań i problemów współczesności, ale owocny dla tych, którzy spotkają się z państwem jako wychowankowie do wolontariatu. I owocny w tym najbardziej szerokim i najbardziej też pożądanym kręgu, aby owoce wolontariatu służyły stawaniu się człowieka, spełnianiu się jego, by był bardziej człowiekiem. Dziękuję bardzo za uwagę. Chciałam w imieniu organizatorów bardzo serdecznie podziękować za to otwarcie konferencji, za nadanie naszej konferencji właśnie takiego pięknego kształtu już od samego początku. No i z tym podziękowaniem, jak również z informacją, że jest ksiądz arcybiskup dla nas takim opiekunem, to żeby to wyrazić odpowiednio, to oprócz tego podziękowania prosimy o przyjęcie anioła, po prostu anioła. Pójdź za fetę.